Kościół Świętego Piotra powstały w 1195 roku. Kościół Świętego Jakuba, apostoła, który zobaczył Matkę Boską pierwszy raz 20 stycznia 1940 roku w Saragosie. Miejsce najważniejsze pół świata. Miejsce byłej katedry, gdzie umarł na wygnaniu w katedrze, w kościele fundowanym przez Karola Wielkiego w klasztorze, rozbudowanym przez biskupa świętego Angskara. Zmarł na wygnaniu święty 132 papież Benedykt V, wygnany przez Ottona I, pradziadka Kazimierza Odnowiciela, 4 lipca 965 roku. Rok potem w Regensburgu urodził się, znaczy był chrzest Polski 12 kwietnia 966 roku. Wcześniej 8 maja 966 roku powstała Bruksela, której herbem jest święty Michał Archanioł. Tak samo jak święty Michał Archanioł jest herbem Kijowa, który zdobył 28 sierpnia 1018 roku książę Bolesław Chrobry, król polski, pierwszy król polski. Ustalono wtedy ślub swojego syna Kazimierza, na ślub swojego syna Kazimierza Odnowiciela z księżniczką ruską, córką świętego Władysława Włodzimierza, jak również prawniczką świętej Olgi, która przyjęła chrzest już 6 stycznia 1955 roku przez ewangelizatorów z Konstantynopola. Wspomógł ją w tym Otton I, który tutaj zesłał na wygnanie do Hamburga 132 papieża Benedykta V. Zmarł tutaj na tym placu. Był kiedyś kościół. Potem wybudowano przez 81 lat budowano olbrzymią katedrę Matki Boskiej, zniszczoną w 1806 roku, kiedy Francuzi objęli Hamburg. Tutaj mamy Scientology, kiedy się kościół diabła powstały tu, w tym miejscu, w najważniejszym miejscu przedmurza chrześcijaństwa Hamburga. Tutaj mamy również budynek Licajt, gdzie władcy świata utworzyli swoją prasę. Bo trzeba mieć prasę, dlatego zamordowano rytualnie świętego Maksymiliana Kolbe. Oświęcimy 14 sierpnia.